Dzień dobry, mamy dzisiaj 10 stycznia, poniedziałek, godzina 12, a to jest tydzień na GPW. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem specjalizującym się w teorii fal Eliota. Zaczynamy kolejny rok z webinarami dotyczącymi rynku polskiego. I dzisiejszy webinar chciałbym poprowadzić w trochę inny sposób, mianowicie w pewnym sensie chciałbym Państwu pokazać te prognozy, które przedstawiałem w zeszłym roku, pokazać główne rzeczy, które trafnie przewidziałem, także pokazać te rzeczy, które nie udało mi się trafnie zaprognozować. Natomiast raczej całe omówienie będzie w takiej formie na żywo przy analizie konkretnych walorów, gdyż początkowo próbowałem dla Państwa przygotować taki materiał wyszczególniający wszystkie rzeczy, które przeprowadziłem w tym roku, natomiast w momencie, gdy zaczynałem to przygotowywać, okazało się, że było tego tak dużo, że potrzebowalibyśmy pewnie całodziennego filmiku, aby można było z tego wszystkiego, tak mówiąc kolokwialnie, mnie rozliczyć. Dlatego zaczniemy od analizy oczywiście indeksów giełdowych, tak jak na początku w tygodniu na GPW robię. Oczywiście podczas tego webinaru pokażę również trochę większe spektrum dla Państwa, czyli skupię się na analizach długoterminowych, tak jak zazwyczaj to robię tydzień do tygodnia. Oczywiście ten horyzont jest to raczej horyzont krótkoterminowy, pokazuję dużo Państwu krótkoterminowych calli, natomiast dzisiaj oczywiście jeszcze to tło długoterminowe będę chciał dołożyć. Z tego też względu dzisiejsze nagranie będzie dłuższe, ale mam nadzieję, że to nie będzie Państwu przeszkadzać. Zaczynamy od indeksu WIG i od tego, co się wydarzyło w całym szalonym 2021 roku. Tak w ogóle dwa ostatnie lata, czyli lata pandemii, są niesamowicie aktywnym okresem na rynkach finansowych, w ogóle w gospodarce. Gdybyśmy mieli nawet takie bullet pointy najważniejszych wydarzeń z poszczególnych miesięcy wyszczególnić, byłaby ich to cała masa. Nie wiem, czy przypadkiem nie jest tak, że te dwa lata dodały nam więcej wydarzeń, więcej zmienności niż cała ostatnia dekada. Ale zaczynamy od drugiej fali, która pojawia się, druga fala COVID-u, która pojawia się w Europie. I ta druga fala COVID-u, druga fala, która była absolutnie niedyskontowana na rynkach, i wielu specjalistów uważało, że ta druga fala się nie pojawi. Ona spowodowała wyprzedaż w Europie i również spowodowała wyprzedaż na naszym rynku. Natomiast nie powróciliśmy do tendencji spadkowej, jak mogłoby się wydawać też, jak ja początkowo sądziłem, a wróciliśmy do tej silnej tendencji wzrostowej. I mniej więcej w okresie luty-marzec pokazywałem Państwu alternatywny scenariusz, który nie zakładałem wtedy, że jest moim dominującym scenariuszem. I ten alternatywny scenariusz zakładał możliwość kształtowania wieloletniego, bo 18-letniego klina wprowadzającego. Pierwotnie zakładałem, że budujemy taką trójfalową korektę, coś na wzór tego, co widzieliśmy w latach 2000-2009 w Stanach Zjednoczonych, czyli korektę płaską typu A, B, C. Zamiast tego, po tym jak druga fala okazała się tak naprawdę okazją do kupna, przedstawiłem Państwu tą alternatywę, no i faktycznie w kolejnych miesiącach ona została zrealizowana i na koniec roku, głównie za sprawą, czy na koniec roku 2020, no i następnie od mniej więcej tak kwietnia, maja 2021 za sprawą sektora bankowego. No jeśli chodzi o polski indeks WIG, zachował się on dokładnie tak, jak wymaga tego teoria fal, czyli przebiliśmy tą górną bandę klina, zbyt długo nie znajdowaliśmy się powyżej tego technicznego poziomu, a następnie nastąpiło gwałtowne cofnięcie. No i to cofnięcie może mieć tutaj kolosalne znaczenie. Po pierwsze, powstała nam formacja objęcia BES, czyli jest to typowa podażowa formacja. Natomiast na mniejszym interwale czasowym, który zaraz Państwu pokażę, mamy impuls spadkowy i kształtujemy obecnie korektę wzrostową. To oznacza, że przynajmniej taki trójfalowy ruch spadkowy powinien się pojawić. Natomiast ten oczywiście trójfalowy ruch spadkowy raczej przerodzi nam się w impuls spadkowy, który z kolei wyznaczy nam pierwszą sekwencję w większym ruchu korekcyjnym.
Najprawdopodobniej na mniejszym interwale czasowym, do którego zaraz przejdziemy, mamy zbudowaną falę pierwszą, drugą. Przed nami prawdopodobnie trójka, czwórka, piątka i wtedy powstanie pytanie, czy zbudujemy falę A, czy kolejną falę pierwszą. Zgodnie z teorią fal Eliota, przypomnę, zasięg spadków wynikających po klinie wprowadzającym, to jest dno pod fali drugiej, jest 20 tysięcy punktów. Natomiast zważywszy na charakter samego ruchu, czyli charakter i długość trwania, 18-letni ruch wzrostowy, target 20 tysięcy punktów możemy zrealizować w perspektywie na przykład 10 lat. Dlatego też nie będziemy na razie skupiać się na tak dalekim horyzoncie. To, co zdecydowanie bardziej będzie nas przyciągać, myślę, w najbliższych miesiącach czy kwartałach, to są dołki właśnie tej drugiej fali, czyli wrzesień zeszłego roku, no i przede wszystkim covidowy dołek. To będą te istotne poziomy, a to oczywiście długoterminowa prognoza. To jest coś, co będzie trzeba mieć z tyłu głowy, no i oczywiście to będzie pewne wyzwanie dla rynku w najbliższych latach. Przechodząc do mniejszego interwału czasowego, do wykresu dziennego, wybiliśmy się górą z tej formacji trójkąta. To był oczywiście początek roku, w sumie ta kreska już jest niepotrzebna. I następnie za sprawą sektora bankowego ukształtowaliśmy klina kończącego. I jeszcze pod koniec ubiegłego roku ten klin został w całości zniesiony przez ruch spadkowy. I ruch spadkowy miał charakter ewidentnie pięciu fal. Dlatego też mamy hipotezę, że powstała nam fala pierwsza. Trójfalowe odreagowanie, jesteśmy w typowej strefie, gdzie kończy się fala druga. Mamy dodatkowo punkt zaczepienia linii szyi w formacji RGR, czyli impuls spadkowy, złamana linia trendu, czy też wybicie dołem z klina, plus formacja RGR. To są trzy rzeczy potrzebne do odwrócenia trendu, zwłaszcza do takiego odwrócenia długoterminowego trendu wzrostowego. Moim zdaniem należy się liczyć z tym, że wkrótce ta tendencja spadkowa będzie dalej kontynuowana, szarpie nam za granicę. Mamy bardzo istotne wydarzenia, bym powiedział, z takiej sfery makroekonomiczno-nastrojowej, o których powiem więcej w drugim webinarze. No i to wszystko może skutkować bardzo zmienną, taką wolatywną pierwszą połową roku. Oczywiście potwierdzeniem tych scenariuszy jest złamanie poziomu 65 500 punktów, to jest złamanie linii trendu, złamanie dwusetki i złamanie brązowej linii szyi w formacji RGR. Jak te poziomy nam pękną, to najprawdopodobniej indeks będzie zmierzał gdzieś do okolic 50 tysięcy punktów, no i w tym horyzoncie długoterminowym to będzie oznaczało właśnie, że ta fala trzecia będzie wchodzić już w zasięg cenowy tej przeceny wynikającej z drugiej fali covidowej. Oczywiście podobne wnioski można wyciągnąć, analizując indeks choćby WIG20. W przypadku tego indeksu także mieliśmy ruch wzrostowy w klinie, tym razem był to klin rozszerzający się. Tu jeszcze lepiej widać tych pięć fal spadkowych, które wyznaczyło nam falę pierwszą i znowu trójfalowy ruch korekcyjny. Ta korekta wzrostowa trwała de facto tyle, ile powinna trwać. Gdy z Państwem żegnałem się w zeszłym roku, nagrywając ostatni webinar, mówiłem o tym, że być może zakończyła się w całości fala druga, a być może jeszcze ta jedna noga wzrostowa w ramach fali C zostanie zbudowana. No i jak się okazało, oczywiście układ falowy był tutaj bardziej proporcjonalny, więc końcówka roku to był rajd na giełdach zagranicznych, który wyciągnął nam jeszcze indeks WIG20 do góry i tym samym zbudowaliśmy tą falę C. Natomiast w przypadku indeksu WIG20 proszę zobaczyć, zniesienie Fibonacciego, typowy zasięg falowy dla fali trzeciej w impulsie, jak i zasięg wybicia z formacji RGR. Wszystkie te trzy poziomy zazębiają nam się w okolicach 1730 punktów i również jest to oczywiście połowa tego ruchu spadkowego występująca po drugiej fali. Dlaczego ten ruch jest silniejszy w swojej amplitudzie? A z tego względu, że oczywiście tutaj przede wszystkim duże spółki, blue chipy nam nie domagały. Z jednej strony oczywiście nie domaga nam technologia szeroko ujęta, czy to CD Projekt, czy to Allegro, ale oczywiście banki również swoje oddały. No i pytanie jest takie, czy pomimo tych rosnących stóp procentowych, przypomnę, w Polsce konsensus na chwilę obecną zakłada, że stopa procentowa wzrośnie do 4%, choć są nawet takie głosy jak
profesora Gomułki, czyli głównego ekonomisty Boston Consulting Group, a są takie głosy, które mówią, że stopa może wzrosnąć do 6, a nawet 8%. Teoretycznie to jest dobra informacja dla banków. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że historycznie banki najlepiej sobie radziły na pół roku przed pierwszą podwyżką. Wtedy zaczynał się trend. Oczywiście bardzo łatwo jest to wyjaśnić. To rozpoczynało się dyskontowanie tych informacji i mniej więcej od trzeciej podwyżki banki historycznie poruszały się płasko bądź wręcz zaczynały tracić na wartości. Jesteśmy już po czterech podwyżkach, październik, listopad, grudzień, no i w styczniu nastąpiła czwarta, więc teoretycznie, jeśli banki zaczną się przeceniać, no to jest to pożytko oczywiście dla silnej też przeceny indeksu WIG20. A w przypadku WIG20 mamy taką różnicę, że zbudowaliśmy spadkową falę A w 2009 roku i ze względu na to, że jest to indeks pozbawiony dywidend, oczywiście on ma inny kształt niż indeks WIG, mamy wzrostową falę A, następnie wieloletni ruch korekcyjny zakończony pandemią, tą przeceną pandemiczną, to była fala B. Zbudowaliśmy prawdopodobnie falę C, spodziewam się jeszcze fali D, E. No i finalnie będziemy zmierzać najprawdopodobniej głęboko poniżej 1250 punktów. Pozostałe polskie indeksy, takie jak MWIG i SWIG, one również nam wysłały sygnały ostrzegawcze. Tutaj przypomnę w przypadku MWIG-u, może najpierw dłuższy termin, zrealizowaliśmy formację trójkąta, czyli fala czwarta i następnie ruch wzrostowy. No i zawsze w takiej sytuacji, gdy mamy wybicie górą z formacji trójkąta, są dwa możliwe scenariusze. Albo zrealizował się w całości impuls wzrostowy budujący falę piątą, albo ukształtowała nam się pierwsza fala w pięciu falach wzrostowych. Oczywiście w długim terminie są to dwa zupełnie inne scenariusze techniczne, natomiast w krótkim terminie oba scenariusze wskazują na przecenę przynajmniej do okolic 4200, gdzie wypada nam 62% zniesienia Fibonacciego tej fali piątej. Mamy zakończony impuls, złamana linia trendu, jest impuls spadkowy, mamy trójfalowe odreagowanie, jest formacja RGR, czyli wszystkie te czynniki do ruchu spadkowego, do kontynuacji ruchu spadkowego zostały zrealizowane. No i obecnie powinniśmy zobaczyć, może stosujmy te opcje, powinniśmy zobaczyć co najmniej tą jedną sekwencję spadkową do okolic 4200, a najprawdopodobniej to będzie dopiero fala trzecia, po niej, tak jak pokazywałem w przypadku indeksu WIG, czwórka i jeszcze jeden ruch spadkowy. Jeśli chodzi o SWIG w przypadku tego indeksu, tutaj mamy najprawdopodobniej sytuację taką, jak pokazywałem w zeszłym roku dla WIG-u. Tam akurat się to nie sprawdziło, WIG, WIG 20 Total Return, WIG Banki, wszystkie te trzy indeksy zbudowały nam kliny wprowadzające. W przypadku SWIG-u po zakończeniu fali pierwszej mamy tą hipotezę ukształtowania korekty płaskiej. Proszę zobaczyć, tych ostatnich 5 miesięcy przesłonięte jedną świecą, mamy sygnał odwrócenia trendu. Zostaliśmy zatrzymani na oporze. No i gdy zostaliśmy zatrzymani na oporze, to patrzymy następnie znowu na te same parametry. Czy złamaliśmy linię trendu, czy mamy impuls spadkowy, czy jest formacja głowy z ramionami. W przypadku SWIG-u wszystkie te rzeczy mają właśnie miejsce. Mamy pięciofalowy ruch spadkowy, czyli impuls spadkowy, fala pierwsza, budujemy formację RGR, złamaliśmy linię trendu. No i jeśli przebijemy teraz znowu ten dołek w okolicach 19400, zaczniemy najprawdopodobniej tą silnie spadkową falę trzecią i w długim terminie indeks będzie celował w okolice 6000 punktów, w krótszym terminie prawdopodobnie w okolice gdzieś 13000 punktów, czyli dołki po wyprzedaży covidowej związanej z drugą falą pandemii, która pojawiła się na jesieni ubiegłego roku. Oczywiście są to dwie zupełnie inne strategie inwestycyjne, które opierają się na tym scenariuszu. W ujęciu długoterminowym, w ujęciu inwestowania regularnego, budowania swoich oszczędności na emeryturę, etc., to jest bardzo negatywne zjawisko, bo najprawdopodobniej nasz rynek może wejść w kilkunastomiesięczny, to byłby bardzo pozytywny scenariusz, w gorszej czy bardziej pesymistycznej opcji, w kilkuletni ruch spadkowy, no i to będzie ruch, w którym inwestowanie w długim terminie będzie bardzo skomplikowane, bo wartość środków na rachunku wtedy systematycznie ubywa. Oczywiście dla swing traderów, dla spekulantów, którzy interesują się krótszymi horyzontami, czy to horyzontami
kilkudniowymi czy kilkutygodniowymi, nie ma to tak dużego znaczenia, choć oczywiście wspomagający szeroki rynek jest łatwy, bo zdecydowanie łatwiej wtedy na rynku zarabiać. Jeśli powtórzy się schemat z 2009 roku, no to ta sekwencja spadkowa powinna się zakończyć w pierwszej części 2023 roku, czyli powinniśmy zobaczyć cały ten rok spadkowy i jeszcze jakiś kwartał, dwa spadkowe w 2023 roku i wtedy powinniśmy zejść do okolic 6000 punktów i to byłaby oczywiście taki lifetime opportunities, czyli taka życiowa okazja do kupna tego indeksu, bo rozpoczynająca się wtedy fala trzecia powinna zmierzać zdecydowanie wyżej, to byłaby wielokrotność razy 10 czy razy kilkanaście od tych dołów. Ten ruch spadkowy bardzo możliwe, że będzie wyglądał tak jak przecena z roku 2008 i 2009. Z tego względu, że przy korektach płaskich najczęściej mamy proporcję falową między falą A i falą C w sytuacji, gdy fala B jest bardzo mocno rozciągnięta w czasie. A fala B dla tego indeksu trwała nam tutaj kilkanaście lat, czyli jest bardzo rozciągnięta w czasie, jest kilkukrotnie dłuższa w czasie od fali A, więc fala C powinna być podobna w wyglądzie do tej fali C. Tyle jeśli chodzi o indeksy, no i tutaj na co warto zwrócić uwagę, no początek roku będzie zapewne negatywny, no i tutaj mamy dwa wydarzenia. Z jednej strony, od strony takiej fundamentalnej, to co będzie miało znaczenie, to po pierwsze stagflacja, czyli najprawdopodobniej wystąpi taka sytuacja, gdzie będziemy widzieć w Polsce dalej rosnącą inflację, a z drugiej strony PMI, aktywność gospodarcza będzie wskazywała na środowisko recesyjne, czyli wystąpi to, o czym mówiłem Państwu pod koniec 2020 roku, czyli zjawisko, które jest możliwe w gospodarce tylko ze względu na błąd człowieka, czyli ze względu na niedostosowaną politykę fiskalną i monetarną. To niedostosowanie rozlewa się wszędzie na świecie, widać to w Polsce, widać to w Europie, widać to w Stanach Zjednoczonych. No i tym samym drugi raz w historii po latach 70. ubiegłego stulecia doświadczymy stagflacji i ponownie jest to spowodowane błędem w polityce monetarnej ze względu na nieodpowiednie zastosowanie polityki monetarnej w sytuacji, gdy pojawia nam się zewnętrzny szok podażowy dla gospodarki. To środowisko stagflacyjne to nic dobrego dla rynku. Z drugiej strony będziemy mieli cały czas sytuację taką, w której Rada Polityki Pieniężnej będzie starała się normalizować stopę procentową. No i najprawdopodobniej zmierzamy zdecydowanie w stronę 4 punktów procentowych na stopie procentowej, czyli 4,5-5% na wyborze 3-miesięcznym. A i teraz dlaczego? Na początku roku Rada Polityki Pieniężnej zaktualizowała swoją prognozę inflacyjną, no i ta prognoza inflacyjna przesunęła nam szczyt inflacji na czerwiec tego roku i ten szczyt inflacji został zwiększony z 7,2% na 8,3% według prognozy NBP-u. I warto tutaj zwrócić uwagę, że ta prognoza uwzględnia już tarczę antyinflacyjną, która została wprowadzona przez rząd w końcówce ubiegłego roku. I tarcza antyinflacyjna pierwotnie miała obniżyć ten pik inflacji o 0,5%, czyli 6,8 to był pik inflacji, który miał nastąpić w styczniu. Oczywiście jak zwykle można by powiedzieć, bo prognozy banków centralnych od dobrych kilku kwartałów się nie sprawdzają. Prognoza pokazywała pik inflacji 6,8 w styczniu tego roku, no i zaktualizowana pokazuje, że jednak to nie będzie 6,8, tylko 8,3 w czerwcu tego roku, natomiast inflacja znowu nas zaskoczyła, w sensie była wyższa od konsensusu, no i wielu analityków czy ekonomistów wskazuje, że ta inflacja będzie wyższa od oficjalnej inflacji NBP-u i jej szczyt może nie zostać osiągnięty w połowie roku, a raczej pod koniec roku i spora część analityków czy ekonomistów mówi o inflacji dwucyfrowej. Tym samym my możemy się absolutnie nie zatrzymać na 4% i te 6-8% profesora Gomułki to jest taki scenariusz, który może mieć miejsce, a to jest bomba, to jest tykająca bomba oczywiście z opóźnionym zapłonem, bo dla gospodarki taka stopa procentowa po latach praktycznie zerowych stóp, bo mieliśmy oczywiście prawie dwa lata zerowych stóp procentowych, a wcześniejszy okres to było kilka lat stopy 1,5%. To jest dramat przede wszystkim dla posiadaczy kredytów hipotecznych, to jest dramat dla posiadaczy krótkoterminowego długu, bo one najczęściej są oprocentowane czterokrotnością lombardu.
To jest zdecydowanie mniej dochodów dyspozycyjnych, to jest spadek konsumpcji, to jest spadek inwestycji, to jest po prostu spadek PKB. Czyli otoczenie makroekonomiczne jest bardzo negatywne, RP będzie podnosił stopy procentowe, a do tego dochodzi cały czas rosnąca inflacja, spowolnienie gospodarcze. No i pamiętajmy o tym, że może nam dojść jeszcze zagranica i zacieśnianie polityki pieniężnej po stronie Europejskiego Banku Centralnego i Fedu, ale o tym, tak jak powiedziałem wcześniej, w drugim nagraniu. Dobrze, przejdźmy teraz do analiz branżowych i zaczynamy tradycyjnie od największego sektora, czyli od finansówki, od banków. No i to jest sektor, który najmniej udało mi się trafnie prognozować w zeszłym roku. W sensie absolutnie ten rajd na bankach to było coś, co na początku roku wydawało mi się mało realne. Pokazywałem Państwu tą wzrostową falę A, formację trójkąta, natomiast wydawało mi się, że ten wzrost i taki trójfalowy ruch wzrostowy to będzie wszystko. Tymczasem indeks WIG Banki wszedł na nowe maksima i zrealizował scenariusz, który na początku Państwu nie przedstawiałem, bo mój główny scenariusz zakładał, tak jak i dla indeksu WIG, falę A, następnie falę B, no i pięciofalowy impuls spadkowy w postaci klina kończącego, który zbudowałby falę C. Natomiast ten ruch wzrostowy oczywiście był silniejszy, no i tym samym WIG Banki, tak samo jak indeks WIG, zrealizował alternatywny scenariusz, no i wybił górą formację klina kończącego. I to, co Państwu powiedziałem, analizując indeks WIG, teoretycznie, statystycznie, trzy ostatnie cykle podwyżek dla banków, po trzeciej podwyżce banki zaczynały się przeceniać. Jeżeli tych podwyżek oczywiście na horyzoncie jest więcej, na chwilę obecną rynek zdyskontował już WIBOR na poziomie 4,3 w tym roku, więc jeśli nie będzie więcej, to też nie ma za bardzo miejsca do wzrostów. Oczywiście teoretycznie, jeśli te oczekiwania będą dalej rosły, no to jeszcze teoretycznie banki mają szansę na coś, natomiast według mnie na niezbyt dużo, bo sam może indeks bankowy nie wygląda jeszcze bardzo jakoś zniechęcająco, nie ma tu jakiegoś bardzo klarownego czy czystego impulsu, chociaż klin spadkowy można tutaj rozpisać, to zdecydowanie gorzej wyglądają pozostali przedstawiciele sektora, czyli poszczególne banki. No i proszę zobaczyć, w przypadku PKO BP mamy klarowny impuls spadkowy, który zbudował nam falę pierwszą, nieregularną korektę płaską. Mamy typowe zniesienie Fibonacciego, formację RGR, złamana linia trendu, idealne miejsce na sell, idealne miejsce na powrót do tendencji spadkowej, który powinien co najmniej tymi trzema falami spaść w okolice 32 zł. Natomiast najprawdopodobniej to zejście będzie tworzyło nam większy impuls, czyli powinniśmy nawet się cofać w okolice dołków z początku ubiegłego roku. Podobny scenariusz mamy na PKO SA, no i również dzisiejsza atrakcja dnia, czyli Millennium Bank, to też mamy trójfalowy ruch wzrostowy, również falę pierwszą, trzy fale odreagowania i banki powinny się znacznie bardziej przeceniać. Oczywiście to jest prognoza na teraz, natomiast najprawdopodobniej ten ruch spadkowy będzie wyglądał w taki oto sposób, czyli zbudujemy pięć fal i dopiero tych pięć fal spadkowych wyznaczy nam albo większą falę pierwszą, albo w fale A w większej sekwencji korekcyjnej. Pomiędzy trójką a piątką, bądź też pomiędzy pod falą trzecią a pod falą piątą, w piątce powinna się zbudować pozytywna dywergencja i będzie to sygnał do odreagowania. Jeśli będziemy budować zygzaka spadkowego, to to odreagowanie wcale nie będzie jakoś znaczące. Jeśli to jest większy impuls spadkowy, to oczywiście wtedy odreagowanie może być większe. Podobny rost najprawdopodobniej czeka mBank, który wszedł w strefę sprzedażową. No i tu też jest ciekawa historia, bo w momencie, gdy mBank wypadł nam bodajże z indeksu FTSE, mieliśmy dość silną przecenę z 600 zł poniżej 400 zł, czyli 1/3 kapitalizacji została ścięta. No i na razie mamy wejście w typową strefę podażową, no i należałoby się spodziewać przynajmniej takiej samej sekwencji spadkowej, czyli mBank od szczytu powinien zanotować minus 50%. Pamiętajmy, że nad naszymi bankami cały czas wisi widmo franków. Tutaj nic się nie zmieniło, to ryzyko frankowe jest aktualne, natomiast rynek o tym zapomniał. No i też pamiętajmy o tym, bardzo wysoka stopa procentowa. Z jednej strony to jest dobrze dla banków, tak, bo rośnie nam wynik odsetkowy. Natomiast banki oczywiście będą
musiały również zacząć płacić, będą musiały zacząć płacić za depozyt, zwłaszcza, że tutaj tematem, który psuje poniekąd ten rynek depozytów jest ING, z tego względu, że on finansuje się w inny sposób od pozostałych banków. I w związku z powyższym ING jako pierwszy zaczął oferować już oprocentowane konta oszczędnościowe czy też lokaty. Tym samym jak stopa procentowa będzie nam rosła w stronę 5-6 przykładowo procent na WIBORze, będziemy mieli 3-4% lokaty. No i to jest potężne uderzenie dla rynku nieruchomości w Polsce. Dlaczego? Po pierwsze, wzrost. Od lipca ubiegłego roku mamy szereg negatywnych informacji, które będzie wpływał na cały rynek nieruchomości w Polsce. I tutaj może na bankach dosłownie napomknę na ten temat. Zazwyczaj nie mówię o tym w tygodniu na GPW, ale to jest bardzo istotny temat, który będzie mieć wpływ na ten sektor. No i pytanie, czy tu nie będziemy mieli trochę powtórki z tematów frankowymi, tyle że tym razem będzie dotyczyło to kredytów złotówkowych. Otóż zaczynając od rynku nieruchomości, w lipcu ubiegłego roku weszła rekomendacja SKNF-u, która nakazała obliczać zdolność kredytową dla okresu 25-letniego. Oczywiście można wziąć kredyt na 35 czy 30 lat, natomiast zdolność otrzymamy maksymalnie na 25. Ta rekomendacja spowodowała, w zależności od banku, spadek zdolności kredytowej nawet do 30%, średnio około 20% zmalała zdolność kredytowa. Następnie każdy wzrost stóp procentowych o 1 punkt procentowy mniej więcej, bo to znowu zależy od oczywiście parametrów kredytowych przyjętych w danym banku, ale powoduje ten spadek zdolności od kilku procent rzędu tam 7-8 w stronę kilkunastu, 12-15%. Tym samym jeśli stopa nam pójdzie na 4%, czy tak jak zakłada to teraz rynek, licząc rekomendacje S z zeszłego roku, to w lipcu 2022 zdolność kredytowa będzie o połowę niższa od zdolności kredytowej, którą mieliśmy w lipcu 2021 roku. To ma kolosalne znaczenie, bo wyschnie nam popyt na rynku nieruchomości. Ten popyt związany oczywiście z popytem mieszkaniowym. W dużych miastach, takich jak Warszawa czy Trójmiasto, Kraków, Wrocław, duże aglomeracje miejskie, tam oczywiście mamy jeszcze duży popyt inwestycyjny na mieszkania. Ten popyt mieszkaniowy przede wszystkim dotyczy mniejszych miejscowości. Popyt inwestycyjny dotyczy większych miast, gdzie tak jak w przypadku Warszawy notowano w zeszłym roku rekordowe ilości transakcji gotówkowych, które wynosiły nawet 75% transakcji, czyli 3/4 transakcji była za gotówkę. W sytuacji, gdy wyschnie nam popyt mieszkaniowy, czyli ten popyt, aby zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe w związku z zdolnościami kredytowymi, zatrzyma się wzrost cen nieruchomości, a nawet nieruchomości zaczną minimalnie nam tanieć, na początku minimalnie tanieć. W momencie, gdy stopa procentowa będzie rosła i tym samym będzie rosło oprocentowanie depozytów w bankach, część osób, które nabyło mieszkanie w celach inwestycyjnych, wycofa się z tego rynku i wpłaci środki z powrotem na lokatę. No i tym samym dla rynku nieruchomości najprawdopodobniej zbliżają się ciężkie czasy, no i to oczywiście może także być element jakiegoś poważniejszego ryzyka dla banków w przyszłości. Ale oczywiście to wszystko przyszłość, natomiast pamiętajmy o tym, że rynek nieruchomości jest to bardzo istotna gałąź gospodarki i po tym jak rynek został przestymulowany, w drugą stronę, jak zacznie się odkręcać, będzie to cały czas negatywny fundament, który będzie ciągnął rynek w dół. Zobaczmy, jak wyglądają pozostałe banki, bo trochę mocno rozwinąłem ten temat rynku nieruchomości. W przypadku PZU, to nie jest bank, tylko ubezpieczyciel, jak wiemy, posiada udział w Alior-ze w Pekao. Mieliśmy tą lukę związaną z odcięciem dywidendy, klin wprowadzający, formacja RGR. W przypadku PZU liczy na jeszcze jakieś odreagowanie, może dojście około 10% wyżej do 39 zł i najprawdopodobniej również tutaj może nastąpić ta fala wyprzedaży. ING, Bank Śląski, w przypadku tego banku mniej więcej, gdy w zeszłym roku dochodziliśmy do okolic 220 zł, przedstawiłem ten scenariusz z wieloletnim klinem kończącym, no i wybiliśmy historyczny maksima i zbliżyliśmy się do 285 zł i to mogło być tyle
na co stać ten bank. W przypadku Inga akurat ten impuls nie jest taki oczywisty, klarowny, więc być może szczyt zostanie jeszcze poprawiony, co zbudowałoby dywergencję i także wskazywałoby na możliwość przeceny. W krótkim terminie to jest jeden z niewielu banków, gdzie możemy jeszcze poprawić maksima, aczkolwiek w perspektywie długoterminowej również należy się liczyć z silniejszą przeceną na tymże walorze. Oczywiście podobny schemat dla handlowego. Też mamy pięciofalowy ruch wzrostowy. Także powstała nam dość znacząca dywergencja, czy na tygodniówce, czy nawet na wykresie dziennym. No i tak jak powiedziałem, tutaj cały sektor powinien się przeceniać. W zeszłym roku bardzo mocno eksploatowałem za to z Państwem BOŚ Bank. Pokazywałem Państwu taką formację trójkąta, z której wybiliśmy się górą. A udało się ten cały ruch wzrostowy wspólnie z Państwem zrealizować. Następnie pokazałem tą formację klina kończącego i sugerowałem realizację zysku, bo najprawdopodobniej miała przyjść przecena zbliżająca się w stronę 7 zł. Ta przecena przyszła, ta przecena ma charakter na razie trójfalowy. Więc główna hipoteza jest taka, że budujemy podwójnego spadkowego zygzaka. No i ten podwójny spadkowy zygzak powinien sprowadzić cenę znacznie niżej. Znowu z teorią, według teorii Falaliota, to powinny być okolice gdzieś 4,60, 4,70, czyli dołki fali drugiej niższego rzędu. Alior Bank, tu też Państwu pokazywałem tą formację trójkąta, wskazywałem na to, że z tych 42 zł wybijemy się w stronę 60, a jeśli popyt będzie w stanie dalej ciągnąć, to być może nadbije górne ograniczenie kanału. Tak się stało. Odwrót pięciofalowy, nie jest to idealny ruch korekcyjny na powrót tendencji spadkowej, bo jest to nieregularna korekta płaska, zawsze lepszy jest zygzak w postaci fali drugiej. Natomiast z tej nieregularnej korekty płaskiej również jest tutaj prawdopodobieństwo przeceny na początek w stronę 32 zł, gdzie mamy zniesienie Fibonacciego i dołek fali czwartej niższego rzędu. Cały sektor może się mocno przeceniać. Tutaj być może Getin pójdzie jeszcze nieco do góry, budując tą konsolidację, natomiast to też nie jest jakiś świetny układ wzrostowy. No i nie ukrywam, że cały ten sektor wygląda gorzej. Popatrzmy sobie jeszcze na dwa podmioty niebankowe. Jeśli popatrzymy sobie na Kruka, to w przypadku Kruka mamy klina kończącego i formację RGR. Być może 1-2, 1-2, a jeśli tak, to silne zerwanie dołem jest tutaj spodziewane. No i jeden podmiot, który wygląda pozytywnie, to jest XTB, natomiast oczywiście jako broker OTC to jest podmiot, który przede wszystkim będzie zyskiwał na dużej zmienności, więc jeśli przyjdzie BESA, to w przypadku takiego podmiotu, który jest market makerem, to będą oczywiście żniwa, więc w przypadku XTB-a akurat mamy taką sytuację, że jest to bardzo pozytywny układ falowy. Mamy pięciofalowy ruch wzrostowy, następnie trójfalową przecenę, która zbudowała nam falę drugą i można na razie wyróżnić falę pierwszą, drugą, trzecią, formacja trójkąta, która zakończyła czwórkę, no i wybijamy się górą, robimy falę pierwszą, być może jakiś ruch korekcyjny tworzący falę drugą, no i all time high, czyli historyczne szczyty wtedy w zasięgu wzroku. Dobrze, przejdźmy do kolejnego sektora. Następnym sektorem tym razem jest technologia. No i w przypadku technologii został zrealizowany ten ruch spadkowy, który pokazywałem Państwu w zeszłym roku. Pokazywałem Państwu tą formację trójkąta na indeksie WIGGAINS. No i wskazywałem na to, że w przypadku tej technologii mamy do czynienia z bańką inwestycyjną, która będzie się wiązać z bardzo silną przeceną. Oczywiście bańkę przekuła nieudana premiera Cyberpunku, który ściągnął notowania całego sektora w dół. Na chwilę obecną najprawdopodobniej budujemy formację trójkąta w ramach fali czwartej, ale cały sektor powinien się dalej przeceniać. No i w przypadku CD Projektu właśnie ta nieudana premiera, tu mieliśmy kiepskie recenzje, potem cały problem z grą na konsolach starej generacji. Fala pierwsza, GameStopowe szaleństwo pozwoliło nieco odrobić strat, natomiast zatrzymaliśmy się idealnie na typowym zniesieniu Fibonacciego. Potem przyszła już taka regularna fala trzecia. Część inwestorów zrealizowała straty, część inwestorów dalej wierzy w CD Projekta, no i przede wszystkim ze sprawą tej części inwestorów, która trzyma inwestycje z wysokich poziomów, dokupuje i cały czas wierzy, że CD Projekt to będzie sztos, to będzie inwestycja życia. Niestety, ale ci inwestorzy
będą wodą na młyn dla ruchu spadkowego, bo po hura optymizmie, euforii, która buduje bańkę, potrzebujemy zobaczyć totalną rezygnację popytu, aby zakończył nam się ruch spadkowy. Tej rezygnacji absolutnie nie ma. Tym samym ruch konsolidacyjny, który wychładza nam wszystkie wskaźniki, daje nam miejsce do kolejnych bardzo gwałtownych spadków, trwa nadal. No i w przypadku CD Projektu albo zakończyliśmy falę C, przed nami fala D i F w formacji trójkąta, albo być może, jeśli potraktujemy to nieznaczne nadbicie szczytu czerwcowego jako akceptowalne miejsce do przerysowania trójkąta barierowego, to być może zbudowaliśmy falę A, falę B, falę C, falę D i falę E. To jest mniej prawdopodobna alternatywa, bo te trójkąty barierowe powinny mieć barierę skierowaną zgodnie z głównym trendem. Czyli jeżeli mamy trend spadkowy, to ta bariera powinna być budowana na dolnym ramieniu trójkąta, nie górnym. Dlatego bardziej prawdopodobny jest ten wariant niebieski. Natomiast to oznacza, że najprawdopodobniej CD Projekt przeceni się w tym roku o kolejnych kilkadziesiąt procent. No ja tutaj się spodziewam silnego szarpnięcia w dół, zwłaszcza, że Nasdaq i Fangig, czyli de facto rynki bazowe dla rynku gamingowego, są cały czas niesamowicie drogie. I w sytuacji, gdy tam będzie się sytuacja normalizować, to będzie to cały czas taki negatyw, który będzie ciągnął polski sektor gamingowy w dół. Pokazywałem tę możliwość pęknięcia bańki na Playwayu po tym, gdy przełamaliśmy to dolne ograniczenie klina wzrostowego. No i ta bańka na Playwayu również nam pękła, zbudowaliśmy impuls spadkowy. Playway błyskawicznie z okolic 700 przecenił się do 400 zł, tracąc 40 parę procent, natomiast z tego poziomu po tej przecenie pokazywałem odreagowanie i próbowałem z Państwem rozgrywać ten ruch korekcyjny, natomiast nie ma co ukrywać, że ten ruch korekcyjny jest bardzo skomplikowany i mamy wiele możliwości jego poprowadzenia. Jedną z możliwości jest ta, którą Państwo widzą jako wariant czarny, czyli fala A, fala B i fala C, regularna korekta płaska. Mamy trzy fale w ramach fali A, trzy fale w ramach fali C i teoretycznie powinniśmy mieć falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą. Natomiast problem jest taki, że od tego lokalnego dołka tutaj mamy raczej ruch trójfalowy, więc zamiast tego może być po prostu trójkąt A, B, C, D i E i ten trójkąt może się finalizować nawet teraz, bądź możemy podejść nieco wyżej, dopiero zbudować falę C, tak jak na CD Projekcie, falę D i E. W każdym bądź razie, niezależnie od tego scenariuszu, dalsza przecena jest tutaj przeze mnie spodziewana, czy z tych poziomów, tak jak to jeszcze w końcówce ubiegłego roku zaznaczałem, czy z poziomów tego lokalnego szczytu w rejonie 515, może 550, czy z obecnych poziomów, konsekwentnie powinien Playway zmierzać do okolic poniżej 200 zł, gdzie wypada nam dołek fali drugiej i cały czas przypominam, dołek fali drugiej to jest typowe miejsce dla ruchu korekcyjnego po wydłużonej fali piątej, czyli po ruchu charakterystycznego dla manii spekulacyjnej. No i podobny scenariusz spotkał nam Ten Square Gains, w przypadku Ten Square Gains także po wybiciu z formacji trójkąta jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, wydłużona fala piąta, więc spodziewamy się ruchu spadkowego do dołka fali drugiej. W przypadku Ten Square Games mieliśmy falę pierwszą, przez wiele wręcz tygodni poruszaliśmy się w okolicach tego ważnego zniesienia Fibonacciego i następnie przegląd opcji strategicznych zakończonych fiaskiem ściąga nam przecenę do okolic 300 zł. No i tym samym Ten Square Games zaliczył już ponad 50% spadek, ale to jeszcze najprawdopodobniej nie koniec. Cały czas przypominam, te okolice 200 zł to moim zdaniem warianty minimum, czyli kolejnych 40% może się przeceniać Ten Square Games. Jeśli chodzi o technikę, może jest to fala pierwsza, druga. Jeśli miałaby być to kombinacja fal pierwszych i drugich, być może będziemy próbować dojść do tej luki Bessy, ale jednocześnie może być to fala pierwsza, druga, trzecia i budujemy formację trójkąta. Tutaj mamy raptem najście i to też nie końcem fali czwartej, tylko pod falami w ramach fali A i fali C, więc jest to oczywiście dozwolone, ale również ta spółka powinna się przeceniać. Innymi słowy, jeśli chodzi o ten sektor gamingowy, tutaj wiele złego cały czas może się pojawić. Mamy oczywiście jakieś
jakieś drobne smaczki. Teoretycznie 11-bit może próbować atakować historyczne maksimum, bo w przypadku 11-bitu akurat będziemy mieć pozytywne story, bo tu mamy cały czas story frostpunkowe. Zbliża się premiera Frostpunk 2. No i cały czas po zakończeniu fali trzeciej mamy ruch typu A, B, C. No i pytanie, czy to będzie dopiero fala D, fala E i do góry w ramach piątki, czy fala D się zakończyła? Według mnie bardziej prawdopodobne jest to, że budujemy obecnie falę D, skorygujemy się, utworzymy dopiero tą falę E. Ta korekta oczywiście mogłaby być głębsza, nawet dziś do okolic 400 zł i dopiero wtedy wyjdziemy do góry jeszcze raz na falę piątą, ale to jest jeden pozytywny taki scenariusz, oczywiście na obecnych poziomach chyba niezbyt atrakcyjny do kupowania. Możemy też popatrzeć na mniejsze tematy, no i w tych mniejszych tematach pokazywałem Państwu Ultimate Games, wskazywałem na bardzo podobny układ Ultimate Games do 11-bitu. Tu też mieliśmy falę A, formację trójkąta i wydawało mi się, że to jest koniec spadku. Fala B, wskazywałem na możliwość wzrostu odbicia. Mieliśmy tutaj pozytywną dywergencję. Odbicie nastąpiło, natomiast odbicie przekształciło się w konsolidację, więc na razie trzeba powiedzieć, że po konsolidacji jeszcze jeden dołek, powiększenie dywergencji i dopiero wtedy odreagowanie. Natomiast również wskażę Państwu tą rekomendację, czy tą analizę, a mianowicie People Can Fly Group. Od tej luki Bessy pokazywałem Państwu tutaj możliwość odreagowania, możliwość zbudowania klina. Nawet gdy byliśmy oczywiście na tych poziomach, mówiłem Państwu, że niezależnie od który wariant będziemy rozgrywać, to prawdopodobnie do końca roku zamkniemy tą lukę Bessy. Finalnie zbudowaliśmy klina kończącego, zbudowaliśmy następnie falę pierwszą i pokazywałem Państwu tą strefę wsparcia. Mówiłem, że pomimo tego, że mamy bardzo głębokie cofnięcie, to dopóki nie przebijemy dołka fali piątej, dopóty impuls wzrostowy może mieć miejsce. Takie scenariusze zdarzają się niezwykle rzadko. Na 100 przypadków, w 95, może 98 przypadkach, gdy jesteśmy już tak nisko, czyli powyżej tych 90% zniesienia wcześniejszego ruchu, najprawdopodobniej przebijamy ten poziom i kontynuujemy ruch spadkowy. Natomiast w przypadku tej spółki dołek został obroniony, jedynka, dwójka, trójka, czwórka za nami, no i te okolice 55 zł zostały zrealizowane. To oczywiście jest prawdopodobnie koniec fali pierwszej w klinie, więc w długim terminie to jest oczywiście jak najbardziej pozytywny scenariusz. Czy to i nowy impuls wzrostowy, czy fala A, fala B i fala C. Ale oczywiście mamy tutaj szansę na kontynuację tych pozytywnych zaskoczeń. Ponadto pokazywałem również Państwu spółki z szerokiego sektora IT. Cały rok omawialiśmy oczywiście te tematy. Pierwszym tematem było Allegro i tutaj zatrzymam się na moment. Oczywiście szukałem z Państwem okazji do kupna Allegro, natomiast zatrzymam się na moment, gdy Allegro debiutowało. Mówiłem wtedy Państwu o tym, że te wyceny są bardzo, ale to bardzo wymagające i mówiłem Państwu, że ta ekstrapolacja tych niesamowitych wyników osiągniętych po części dzięki pandemii raczej nie będzie miała miejsca i wskazywałem Państwu o tym, że po tym debiucie cena powinna zanurkować poniżej ceny emisyjnej, bodajże to było 40 zł, a nawet niżej. No i ten scenariusz został zrealizowany. Co prawda pozycja Allegro na razie nie jest podważana. Czy to Shopee, czy Amazon Prime, czy przepraszam, Amazon nie są w stanie na razie zagrozić Allegro, co nie zmienia faktu, że po tej wycenie prawie 100 zł, czy zakończeniu formacji trójkąta, bo po formacji trójkąta zbudowaliśmy ostatnią falę wzrostową, falę piątą, no i rozpoczęła nam się przecena. Mamy falę pierwszą, po tej fali pierwszej wskazywałem z Państwem na odreagowanie, rozgrywaliśmy tą falę drugą i następnie cała sekwencja spadkowa ściągnęła kurs zdecydowanie niżej. Budujemy teraz potężną dywergencję, potężną pozytywną dywergencję i na chwilę obecną moim zdaniem zakończyliśmy trójkę i budujemy w końcu formację trójkąta, która zakończy czwórkę. Po niej przetestujemy raz jeszcze minima, zejdziemy w okolice może nawet 30 zł. Będzie to jeszcze większa dywergencja. Ta dywergencja będzie oczywiście prawdopodobnie widoczna również na wykresie tygodniowym i to dopiero będzie miejsce do kupna Allegro i do większego odreagowania. Natomiast to, co Państwu mówiłem na początku, że to szaleństwo zakupowe spotka się z rychłą przeceną i spadkiem poniżej ceny emisyjnej, zostało zrealizowane. Pokazywałem Państwu również takie klasyczne spółki, czy
spółki infrastrukturalne, technologiczne, jak Asseco, jak Comarch. I w przypadku Asseco pokazywałem Państwu, że z tych okolic 60-70 zł powinniśmy się wybić w okolice 100 zł i tak też się stało. Historyczny szczyt został sforsowany, cały ten ruch wzrostowy rozgrywaliśmy razem, a Asseco przez wiele miesięcy było praktycznie co miesiąc aktualizowane, no i po osiągnięciu tych 100 zł, okolic 100 zł, bo same 100 zł nie zostało osiągnięte, mówiłem Państwu o czasie na odwrót, no i ten odwrót nastąpił, no i co jest co gorsza w przypadku Asseco, ten odwrót ma kształt impulsu spadkowego. Jest to klin wprowadzający, oczywiście powstaje nam tu jeszcze jakaś formacja RGR. W krótkim terminie spodziewam się odreagowania, spodziewam się, że Allegro w perspektywie kilku tygodni tych 10% może urosnąć. Natomiast w dłuższym terminie, przepraszam, nie Allegro, tylko Asseco, natomiast w dłuższym terminie najprawdopodobniej będziemy schodzić niżej. No i podobny scenariusz na Comarchu pokazałem Państwu tą karłowatą postać pędzącego trójkąta. Wybiliśmy maksima. Tutaj pokazywałem Państwu różne scenariusze. Wariant z wydłużoną falą piątą, gdzie mogliśmy zmierzać w okolice 390. Drugi wariant pokazywał możliwość klina kończącego. Natomiast po tym, gdy zaobserwowałem z Państwem klina wprowadzającego, zmieniłem scenariusz falowej, powiedziałem, że to najprawdopodobniej był szczyt piątki i koniec wzrostów. Liczyłem na trochę większe odreagowanie po klinie, natomiast ten ruch spadkowy był dość gwałtowny. No i na chwilę obecną ja powiem Państwu tak, że ten scenariusz na Comarchu ani w jedną, ani w drugą stronę nie jest przekonujący, bo ruch spadkowy nie ma kształtu klarownego impulsu i być może wejdzie nam tutaj jeszcze ta alternatywa z formacją trójkąta. Ja na razie zostawiam Comarch z boku, będę obserwował walor. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Kolejną spółką, którą Państwu pokazywałem, był LiveChat. Tyle, że wcześniej na LiveChacie przedstawiałem Państwu formację klina kończącego i faktycznie z tego klina wybiliśmy się mocno dołem, natomiast ten ruch nie był kontynuowany. Po wybiciu dołem ciężko rozliczyć kolejny impuls, więc w przypadku LiveChatu należałoby zmienić scenariusz falowy i też tak robię. No i na chwilę obecną moim zdaniem mamy falę pierwszą, drugą, trzecią. No i ten klin, który początkowo wyznaczałem, to był szczyt fali trzeciej i jednocześnie fala B w pędzącym trójkącie. Fala A, fala B, fala C, fala D. Finalizujemy falę E w pędzącym trójkącie, czyli finalizujemy falę czwartą. Jeśli dołek fali trzeciej będzie nam trzymał, to jeszcze raz powinniśmy poprawić maksimum, zbudować dywergencję i dopiero na tej spółce się odwrócić. Pokazywałem Państwu również DataWalk, tą spółkę mniej więcej od drugiej połowy roku. Mocno razem rozgrywaliśmy, pokazywałem Państwu tą formację trójkąta i dokładnie moment finalizacji fali E. No i po zakończeniu tej fali E z okolic 180 zł, 80 zł do góry, czyli ponad 40%. No i pokazywałem Państwu tego klina kończącego, mówiąc, że jest to piękny setup do zakończenia schematu wzrostowego i odwrócenia trendu. I następnie silna przecena, oddaliśmy całe 80 zł, fala pierwsza, fala druga. No i powinniśmy oddawać znacznie więcej. To jest prawdopodobnie koniec wzrostów na tej spółce. Na koniec temat, który pobocznie obserwowałem, czyli wirtualna. Mieliśmy tutaj falę pierwszą, drugą, bardzo dynamiczny ruch wzrostowy w kanale wzrostowym. Ja tu się doszukiwałem różnych klinów kończących, natomiast finalnie wirtualna cały czas była w stanie poprawić maksimum. Natomiast na chwilę obecną przełamaliśmy tą linię trendu. No i dodatkowo budujemy formację RGR. Tyle, że brakuje nam tutaj czystego impulsu. Być może jest to fala pierwsza, druga, być może jest to fala pierwsza i następnie regularna korekta płaska ABC jako dwójka. W każdym bądź razie, jeśli sforsujemy 128, to zaczniemy w końcu ten odwlekany ruch spadkowy do 90. Ja wiem, że już 50 minut za nami, ale tak jak Państwu mówiłem, próbuję podsumować cały rok i pokazać Państwu prognozy długoterminowe, więc mam nadzieję, że cały czas są Państwo ze mną. Jak nie, to pewnie przeklikują Państwo do tematów, którymi Państwo są zainteresowani. Kolejny sektor, energetyka, no i tutaj działo się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Przede wszystkim po całych zmianach, bo tutaj oczywiście głównym tematem do ruchów wzrostowych na sektorze było Ministerstwo Aktywów Państwowych i najróżniejsze kerwałty, wyciąganie aktywów węglowych itp. itd. W każdym razie po tym silnym ruchu wzrostowym w fali drugiej powstała nam trójka i pokazywałem Państwu formację klina wprowadzającego na PGE, na Tauronie i na Enei.
na wszystkich tych trzech tematach te kliny zostały rozegrane. Na PGE jedynie nie udało się poprawić szczytu fali B, ale szczyt fali 3 został poprawiony. I następnie na każdym z tych walorów, gdy łamaliśmy linię trendu, wysyłałem dla Państwa sygnał ostrzegawczy, że zaczyna nam się przecena i zaczynamy schodzić mocno w dół. No i PGE, Enea i Tauron, wszystkie te spółki mocno się przeceniły. 25% w dół zjechało nam PGE, budując klasyczny impuls. Oczywiście obecnie spodziewam się odreagowania gdzieś w stronę 9 zł, ale finalnie pod koniec roku możemy być znacznie niżej, może nie pod koniec roku, bo tutaj oczywiście ramy czasowe są zawsze trudne do wyznaczenia, natomiast fala C powinna schodzić znacznie niżej. No i to, co jest nieubłagane i jednocześnie jest potężnym ryzykiem dla całego sektora. Po takich klinach wprowadzających najczęściej korygujemy się do dna pod fali drugiej. Mówiłem to w przypadku Enei, mówiłem to w przypadku PGE, w przypadku Tauronu. 4 zł, tam może się korygować PGE. Po oczywiście krótkoterminowym odreagowaniu, natomiast ta podaż może nam wracać. Enea z bardzo podobnym zasięgiem, bo tu też okolice, 4 zł nam wypadają i też pokazywałem dla Państwa ten układ wzrostowy. Zrealizowaliśmy falę piątą, natomiast potem jedynka, być może dwójka i mocno w dół. No i oczywiście najgorzej spisał się Tauron. Najgorzej mówię oczywiście dla byków, natomiast na Tauronie mieliśmy chyba najbardziej taki klasyczny układ podażowy. Bo potem jak została złamana dolne ramię klina, powstała nam formacja RGR. Pokazywałem Państwu ten moment odreagowania i powrotu do przełamanej linii. I to było idealne miejsce do sprzedaży, co też Państwu pokazywałem w nagraniach. No i z tych poziomów 3,50 przeceniliśmy się ponad złotówkę, czyli ponad 30%. Spektakularna przecena Tauronu. I pomimo tego, że ten klin w długim terminie jest bardzo bullishową formacją, to w krótkim terminie zanotowaliśmy bardzo silny ruch spadkowy. Być może jakaś jeszcze większa korekta przed nami, w sensie większa od tej, którą do tej pory zbudowaliśmy, a finalnie po ruchu korekcyjnym kolejna przecena w stronę 1,70. Jeśli już mówimy o całym sektorze, to warto zwrócić uwagę jeszcze na ZEPAK. Też Państwu pokazywałem ten wariant falowy, pokazywałem dołek fali drugiej, pokazywałem koniec tego trójfalowego schematu. Pojawiała się atrakcja dnia wskazująca możliwość wzrostu, potem mieliśmy kolejną atrakcję. Po tym silnym wyrwaniu do góry pokazywałem możliwość zbudowania formacji trójkąta i dokładnie ten moment korekcyjny udało się wychwycić. Natomiast tego, czego się nie spodziewałem, to że tak bardzo wydłużymy tą piątkę. Jak dla mnie targetem wzrostu było 15 zł, nie 28. Natomiast wydłużyliśmy ruch w ramach fali piątej i potem pokazałem Państwu po zbudowaniu dywergencji na tym wykresie tygodniowym, pokazałem, że nastąpi nam moment odwrócenia. Pojawił nam się ten impuls spadkowy, który Państwu pokazywałem. Rozegraliśmy te odreagowania. No i następnie cały dalszy ruch również z Państwem rozgrywałem. No i na chwilę obecną najbardziej popularna, prawdopodobna opcja, już nie aktualizowałem na 4 godziny, jest taka, że zbudowaliśmy 3 fale spadkowe, które zakończyły pierwszego zygzaka. Następnie mamy kolejny trójkąt, fala X i kolejny zygzak spadkowy przed nami, zgodnie z tym, co mamy na wykresie dziennym, czyli W, X, Y. Druga opcja to, że fala A jest skończona i te dwa trójkąty tworzą tak naprawdę jednego. Wtedy mamy falę A, falę B, falę C, falę D i falę E, koniec pędzącego trójkąta i przed nami fala C. Różnica to, że mamy tutaj jedną falę spadkową, a nie dwie. Natomiast powinniśmy się korygować znowu znacznie niżej, zanim powróci nam opcja kupna ZEPAK. Kolejny sektor paliwa. No i muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o paliwa, to praktycznie czy PKN, czy Lotos, czy nawet PGNiG, tutaj te spółki zachowywały się jak po sznurku. Mianowicie pod koniec ubiegłego roku wskazywałem na tych 5 fal spadkowych, które zbudowały nam falę A. Nie ma żadnych tak podażowych, klarownych struktur jak na sektorze paliwowym i pokazywałem, że po tej fali A idziemy odreagowaniem w stronę przedziału 50%, 62% zniesienia Fibonacciego. Tak też się wydarzyło, zrealizowaliśmy ten ruch wzrostowy. To oczywiście, czego się nie spodziewałem, to może takiej siły tego ruchu wzrostowego, bo początkowo identyfikowałem ten układ jako fala A, formacja trójkąta i koniec ruchu wzrostowego. Podeszliśmy wyżej, były tutaj dwa trójkąty, natomiast po zrealizowaniu tego ruchu pokazywałem Państwu w zeszłym roku sygnał odwrotu, przełamana linia trendu, impuls spadkowy, formacja RGR,
całe trójfalowe odreagowanie za nami, no i teraz mamy znowu idealne miejsce do sprzedaży Orlenu. No i nie wygląda to dobrze, bo mamy tutaj formację RGR, klasycznie zakończona fala B, no i ta fala C powinna nam zmierzać poniżej 30 zł. Więc to jest chyba jeden z najgorzej wyglądających spółek z blue chipu. No i podobny los tutaj może spotkać Lotos, może na wykresie dziennym to nie wygląda tak źle, bo praktycznie poprawiamy, już jesteśmy blisko tych lokalnych szczytów. Cały czas nam się trzyma sekwencja impulsowa jako 1-2, natomiast fatalnie ten Lotos wygląda na długim interwale czasowym. Mamy tutaj klarownych 5 fal spadkowych, koniec fali A, trójfalowe odreagowanie, potężne objęcie bez, dodatkowo zatrzymaliśmy się na zniesieniu Fibonacciego. No i moim zdaniem w przypadku Lotosu 20 zł to jest coś, co jesteśmy na horyzoncie. Pokazywałem również Państwu Pegnik, pokazywałem tego wydłużoną falę pierwszą w formacji klina wzrostowego, w tym impulsie wzrostowym z wydłużoną falą pierwszą. No i tu była taka ciekawostka, że mieliśmy bardzo ładne proporcje falowe. Fala trzecia i fala piąta miały 62% długości wcześniejszych fal, więc zadziałał tutaj taki klasyczny książkowy wręcz układ. I następnie zacząłem z Państwem identyfikować tego klina wprowadzającego już w maju ubiegłego roku. Klin zadziałał, powstała fala B. Mieliśmy przedcenę, natomiast następnie cena silnie powróciła do góry. Więc na chwilę obecną ten schemat wygląda tak, że najprawdopodobniej zbudowaliśmy trzy fale w dół, które ukształtowały pierwszego zygzaka spadkowego. Trzy fale do góry ukształtowały falę X i czekam na kolejne trzy fale w dół. Cały czas uważam, że Pegnik 4 zł na horyzoncie i to dopiero będzie jakieś ciekawe miejsce do kupna tego waloru. Czyli paliwa wyglądają równie, tak jak i energetyka, dość słabo. No i tutaj tylko nadmienię jeszcze, że oczywiście te schematy techniczne na poszczególnych sektorach poniekąd i oczywiście schematy na poszczególnych spółkach w tychże sektorach potwierdzają ten negatywny scenariusz, który najprawdopodobniej spotka polski rynek w roku 2022 i również 2023. Jeśli dodamy do tego to, co mówiłem z perspektywy makroekonomicznej, czyli stagflacja, rosnące stopy i stopy, które są bombą z opóźnionym zapłonem, no to Bessa na polskim rynku jest tutaj jak najbardziej zrozumiała. Jeśli chodzi o telekomunikację, nie ma tutaj wiele ciekawych tematów. Przede wszystkim rozgrywałem z Państwem cyfrowy Polsat, wskazując na taki trójfalowy układ wzrostowy. Też nie spodziewałem się tak mocnego ruchu w ramach fali C, natomiast pokazywałem Państwu, że po tych trzech falach spadkowych będziemy budować falę B w nieregularnej korekcie płaskiej. Fala B została zbudowana, o szczytu mamy na razie prawdopodobnie sekwencję fal pierwszych i drugich. Jeśli to jest ten schemat, to możemy się przepołowić na cyfrowym Polsacie. Natomiast oczywiście w perspektywie dziennej to niekoniecznie musi być fala pierwsza, druga, czyli niekoniecznie schemat fal pierwszych i drugich. Możemy teoretycznie budować formację trójkąta, z której raz jeszcze wyjdziemy górą. Ta formacja trójkąta nie pasuje oczywiście do tego zygzaka wzrostowego, należałoby wtedy przerysować ten układ falowy. Natomiast kluczowe jest to, czy utrzymamy ten lokalny poziom, bo jak ta 200 nam pęknie i pęknie nam 32 zł, czyli ten lokalny dołek, no to wtedy podążamy w ramach fali trzeciej, w trzeciej schodzimy znacznie niżej. Jeśli chodzi o Orange z kolei, to też mamy ten trójfalowy ruch wzrostowy i to jest najprawdopodobniej tylko trójfalowy ruch wzrostowy. Alternatywa to oczywiście klin i wtedy mamy dolne ramię klina, natomiast pamiętają Państwo z energetyki, jeśli to jest klin, to 4,70 na horyzoncie, czyli dołek fali drugiej, bo teoretycznie ten ruch można rozpisać jako falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą. Koniec klina, schodzimy na 4,70 i może odbijamy, jeśli to nie jest klin, to schodzimy na 4 zł i dopiero odbijamy. Budowlanka. W przypadku tej branży na początku roku, może chyba to jest najistotniejsze, tylko nie pamiętam, czy jest to ten schemat. Właśnie, może schemat jest nie do końca zaktualizowany, bo pod koniec roku niechcący usunąłem oznaczenia falowe, ale po tej fali A, korekcie w ramach fali B, mniej więcej na początku roku gdzieś byliśmy w tych okolicach. Pokazywałem Państwu, że jest to idealny schemat do zakończenia trójfalowego ruchu wzrostowego ABC. No ten trójfalowy ruch zaczął się oczywiście po tych bankructwach związanych z Euro 2012. Trójfalowy ruch się zakończył,
znowu powstał nam impuls spadkowy, no i to jest znak, że będziemy się korygować niżej. Pytanie jest oczywiście, czy ten impuls będzie impulsem, który wyznaczy ruch spadkowy na lokalne dołki, czy z tego powstanie jakiś gigantyczny, wieloletni trójkąt, to jest teraz nieistotne. Istotne jest to, że oczywiście mamy tą presję podażową, mamy falę pierwszą, po fali drugiej kolejny ruch spadkowy powinien nastąpić. I jak wyglądają poszczególne spółki z tego sektora? Zaczynając od Torpolu, pokazywałem Państwu tą korektę i pokazywałem oczywiście możliwość wyjścia na historyczne, to jest oczywiście przesada, wielomiesięczne maksima. Te wielomiesięczne maksima zostały osiągnięte, natomiast następnie zaczął się ruch spadkowy, ale ten ruch spadkowy nie ma znamion na razie impulsu. W sensie z niego może się jeszcze zrodzić klin wprowadzający, ale jest tu też odrębna hipoteza przedstawiająca formację trójkąta. W tej formacji trójkąta z kolei fala DE wygląda bardzo karłowato i sam trójkąt jest dość duży w stosunku do fali drugiej, ale to się jeszcze broni i trzyma. Więc teoretycznie opcja z 18 zł jest jeszcze na stole, natomiast ja bym chciał trochę zobaczyć więcej, co pokaże price action. Idąc dalej, w przypadku trakcji po trójfalowym odreagowaniu, te trójfalowe odreagowanie także z Państwem pokazywałem, doszło do załamania ruchu wzrostowego, no i trakcja jest takim idealnym przykładem, jak działa teoria fal Eliota. Mamy tutaj impuls. Po impulsie identyfikujemy ruch korekcyjny, który powinien się zatrzymać w rejonie 61,8 bądź 78,6. Następuje odwrócenie trendu, teoretycznie rozwija się fala trzecia, ale popytowi brakuje sił, zaczyna się cena cofać, nachodzi na szczyt potencjalnej fali pierwszej i już wtedy mamy praktycznie pewność, że nie jest to układ 1, 2, 3 w ramach podfali pierwszej i drugiej, tylko układ ABC. No i tak też się stało na trakcji, silna przecena, kolejne trzy fale w dół, no i z tego najprawdopodobniej nic dobrego w długim terminie nie będzie. Moja hipoteza na chwilę obecną jest taka, że budujemy trójkąta, który poprawi historyczne minima, więc tak jak Państwu mówiłem, to jest temat spekulacyjny do rozgrywania, no ale ten układ już nie pokazuje nic dobrego w długiej perspektywie czasowej. Jeśli chodzi o Budimex, kolejna spółka, w przypadku Budimexa pokazywałem Państwu jeszcze pod koniec 2020 roku tą formację trójkąta z tych 220 zł, wybiliśmy się do 350 i zrealizowaliśmy wydłużoną falę piątą, bo fala piąta była tutaj równa sumie fali 1 i 3. Z tego poziomu rozpoczęła się przecena i też pokazywałem Państwu tego klina wprowadzającego. Po klinie udało nam się rozegrać jeszcze korektę. Korekta zatrzymała się dokładnie na 61,8% zniesienia Fibonacciego spadku i pokazywałem perspektywę przeceny, która też została zrealizowana. Wszystko w przypadku Budimexu szło jak po sznurku. No i pytanie jest teraz, co dalej? Na początku, jeszcze pod koniec ubiegłego roku, na początku grudnia pokazywałem opcję odreagowania, jako że zakończyła nam się trójfalowa sekwencja budująca falę czwartą. Natomiast to odreagowanie nie ma charakteru impulsu, stąd jest hipoteza, że cały ten ruch buduje nam falę pierwszą, drugą, trzecią, formacja trójkąta w ramach fali czwartej i piątka. To by oznaczało, że zakończy nam się fala pierwsza, będzie pozytywna dywergencja, będzie czas i miejsce na odreagowanie, ale być może nic ponad to. Wait and see. Na koniec, jeśli chodzi o budowlankę Airbud, w przypadku tej spółki pokazywałem Państwu ten ruch wzrostowy, mówiąc, że obok Asbisu to są dwie najbardziej takie spekulacyjne struktury na rynku, bo wyłączając skalę logarytmiczną, doskonale było widać ten ruch wzrostowy i mówiłem Państwu o tym, że zarówno Asbis, jak i Airbud powinien gwałtownie się przeceniać. No i w przypadku Airbudu ta 50% przecena jest już za nami, natomiast to nie jest koniec przeceny. Fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta została zbudowana. No i ja czekam na zakończenie piątki. Po zakończeniu piątki będzie miejsce na odreagowanie i na kolejną sekwencję spadkową, bo Airbud w tym roku powinien zejść poniżej 30 zł, natomiast będzie tutaj sporo okazji takich spekulacyjnych do rozgrywania tego waloru. Jeśli chodzi o chemię, tutaj wiele jakby ciekawych prognoz nie miałem w zeszłym roku. Chemia była bardzo trudna do rozgrywania ze względu na ten układ, który się buduje. Najprawdopodobniej na ciechu trójfalowa korekta została zakończona. Mamy impuls spadkowy, jedynka, dwójka. Możemy wracać do sekwencji podażowej, a w przypadku Azot pokazywałem na początku możliwość formacji trójkąta. Tutaj takie tak naprawdę miałem ciekawe czy trafne kole krótkoterminowe obrazujące choćby tą możliwość wzrostów
na zniesienie Fibonacciego. Natomiast na chwilę obecną również albo ta formacja trójkąta się zakończyła i schodzi na nowe minima, albo klin wprowadzający, no po którym głęboka przecena jak to po klinie wprowadzającym. Nie jest to mój ulubiony sektor, no i dość trudny prognostycznie, przynajmniej z mojej perspektywy w zeszłym roku. Ciekawie za to wyglądały deweloperka i pokazywałem Państwu dom development w zeszłym roku i pokazywałem, że ten szaleńczy rajd na początku roku mniej więcej ta prognoza się pokazała i pod koniec ubiegłego roku pokazywałem, że ten szaleńczy rajd na dom development powinien się zakończyć w rejonie 155-156 zł, gdzie wypadały nam dwie bardzo ciekawe proporcje falowe. Po pierwsze zasięg wydłużonej fali piątej, a po drugie równość fali C do fali A, która budowała zygzaka wzrostowego wypełniającego tąże falę piątą. Dokładnie w tym przedziale zakończył, w tym bardzo wąskim przedziale zakończył się ruch wzrostowy. No i zobaczyliśmy ruch odwrotny, oczywiście za sprawą rosnących stóp. Mocno przecenił nam się dom development, mam tutaj 5 fal spadkowych. Na razie dopatruje się szans na odreagowanie, bo po tym spadku mamy impuls wzrostowy, fala A, fala B. Być może gdzieś odreagowanie to 130 kilku złotych, natomiast najprawdopodobniej w drugiej połowie roku dom development będzie schodził mocno poniżej 100 zł. No i to, co można się spodziewać i tak też pewnie fundamentalnie to rozegrać, że spływające dane za czwarty kwartał mogą okazać się pozytywne, być może rynek wykorzysta to do gry pod wzrosty, natomiast nie ma co się oszukiwać. No, te podwyżki stóp będą miały kolosalne znaczenie dla rynku nieruchomości, dla deweloperów. Jeżeli nawet deweloperzy pod koniec ubiegłego roku i na początku tego roku mówią, że oni są na to niewrażliwi, to to jest one big bullshit, bo oni są na to bardzo wrażliwi i niesamowicie będzie widać to w wynikach. To jest taka elementarna matematyka, wystarczy dodać 2 plus 2. Oczywiście zarządzający daną spółką dbają o PR-ze i nie powiedzą, że jest to dla nich fatalna sytuacja, natomiast odcięcie kredytów hipotecznych dla deweloperów operujących głównie w mniejszych miejscowościach będzie katastrofalne, natomiast wzrost oprocentowania depozytów również będzie katastrofalny, tym razem dla deweloperów w większych miejscowościach. Więc jeśli inflacja pójdzie na 10% plus, a stopy na 4, 5, 6%, to dla deweloperów będzie to fatalna wiadomość. No i fundamentalnie nie mają prawa oni po prostu zyskiwać na wartości. Dobra, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, dosłownie pokażę Państwu trzy tematy. Pierwszym tematem jest Nełka. I w przypadku Nełki w długim terminie zatrzymaliśmy się w okolicach 1000 złotych, gdzie mieliśmy kilka sekwencji wydłużonych fal piątych. No i pokazywałem Państwu, że po zakończeniu fali czwartej budujemy wydłużoną falę piątą, w ramach tej wydłużonej fali piątej budujemy kolejną wydłużoną podfalę piątą i wydłużoną podfalkę piątą. Klasyczne zakończenie impulsu z wydłużonymi falami piątymi. Przypominam, zgodnie z teorią fali Liotta, 300 zł to jest target spadkowy po tym ruchu. Pod koniec roku coś szarpnęło mocno w dół, trudno nawet doszukiwać jakichś klarownych się powodów fundamentalnych. Ten ruch na razie nie wygląda przekonująco, nie jest to żaden klarowny impuls. Dlatego też zaznaczyłem tylko dla Państwa taką informację. Albo jest to sekwencja fal pierwszych i drugich, 1, 2, 1, 2 i idziemy mocno trójką w trójce w dół, albo jest to zygzak ABC, koniec fali W, następnie mamy falę X i znowu zrobimy ABC. Tą całą przecenę możemy zrealizować albo jako sekwencję fal pierwszych i dróg, jako większy impuls fala A, potem fala B, fala C, albo możemy zrealizować jako dynamiczna kombinacja potrójnego zygzaka spadkowego. Dla mnie koniec tego schematu będzie oznaczał wiele cierpienia dla Nełki. Drugim tematem jest Medical Algorithmics, bo pokazywałem Państwu Medical, rozgrywaliśmy tą falę E, do tej pory oznaczałem ten układ jako falę E, oczywiście teraz ten układ się zmienił, ale do tej pory oznaczałem ten ruch wzrostowy jako falę E, mówiłem, że z 20 zł powinniśmy dojść na 30 zł, czyli 50%, a następnie spaść na 15. No i doszliśmy do 30 zł, nieco nawet wyżej, bo do 33 i następnie cena tąpnęła, może nie do 15, bo do 17. Na chwilę obecną wydaje mi się, że ten trójkąt się zakończył, mamy jedynkę, dwójkę, no i przed nami prawdopodobnie jeszcze trójka, czwórka, piątka, być może Medital nawet do poziomu jednocyfrowego zejdzie. No i ostatni temat z tej sekwencji to będzie sekwencja, z tej sekwencji, kombinacja już bardzo długo stąd
stąd zaczyna mi się język plątać. Ostatni temat z ochrony zdrowia to jest Biomet Lublin. No i tutaj muszę do tego się odwołać, co mówiłem wiele miesięcy temu. Biomet Lublin, który zyskiwał bardzo mocno na wartości w drugiej połowie 2020 roku, zyskiwał na kanwie informacji zorganizowanej przez zarząd spółki razem z posłem czy z senatorem z PiS-u. I poszła wtedy informacja w świat, że Biomet Lublin jako pierwszy podmiot na świecie i tym samym Polska jako pierwszy kraj na świecie opracował skuteczny lek na COVID-19. I mówiłem Państwu o tym, że jest to jedno wielkie, okropne kłamstwo. Biomet chciał produkować lek bazujący na osoczu ozdrowieńców. W tamtym czasie cytowałem Państwu badania, bardzo szerokie badania kliniczne z Indii, przeprowadzone na kilkudziesięciu tysiącach pacjentów, pokazujących, że osocze absolutnie nie działa. Co robił rynek? Wierzył Biomedowi. Przeszło rok w Polsce stosowano osocze ozdrowieńców, aż pod koniec ubiegłego roku każdy powiedział, nie, to jednak nie działa. To jest jeden wielki bullshit. No i tym samym Biomet wrócił tam, gdzie powinien wrócić. Pokazywałem Państwu ten układ, pokazywałem, że Biomet zbudował wydłużoną falę piątą, no i mówiłem, że będziemy wracać do dna pod fali drugiej wydłużonej piątki, a następnie do dna fali czwartej. No i dokładnie Biomet z tych poziomów kilkudziesięciu złotych wrócił do 4 złotych, tam gdzie miał wrócić. Mieliśmy to i techniczne, i fundamentalne, bardzo silny sell, bo ta informacja nie miała prawa się sprawdzić. Tak też się stało, zanotowaliśmy tą przecenę, natomiast obecnie jesteśmy w absolutnie innym miejscu. Fundamentalny chłam został już zdyskontowany, bo już wiemy, że ten lek to była fikcja potrzebna, w sumie nawet nie wiadomo do czego, chyba tylko i wyłącznie, aby poprawić PR partii rządzącej w tamtym czasie. Z drugiej strony technicznie Biomet wygląda teraz ciekawie, bo skorygowaliśmy się do potężnego wsparcia, mamy tą dywergencję, no i też trzeba przyznać, że po tym impulsie wzrostowym ten ruch korekcyjny jest podwójnym spadkowym zygzakiem bądź prostym spadkowym zygzakiem. Tym samym, może brzmi to paradoksalnie, ale otwiera nam się droga do historycznych maksimów na tej spółce. Na razie takim optymistą wielkim nie będę i na razie uznam, że powinniśmy przynajmniej domknąć tą lukę bez 6,15. To i tak jest potencjał plus 50 z obecnych poziomów cenowych, bo też trzeba przyznać, że na mniejszym interwale cenowym, czasowym, nie cenowym, na Biomedzie mamy impuls wzrostowy, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. Mamy trójfalową korektę, więc wszystko gra, mamy odwróconą formację głowy z ramionami, mamy wsparcie, więc moim zdaniem to 6,15 jest realne, a nawet bym się spodziewał wzrostu w stronę 10 zł. Pamiętajmy, nawet jeśli pójdziemy na historyczne maksima, to pewnie gdzieś jedynka, dwójka i dopiero do góry. Natomiast ta opcja jest jak najbardziej teraz realna. Teraz z poziomu 3,80 na 30 znowu kilka złotych możemy zmierzać. Nie wiem, jakie fundamenty miałoby za tym stać, coś pewnie zupełnie nowego. Natomiast ta cała historia, którą Państwu wiele miesięcy temu wskazywałem, że to jest jedna wielka bujda, że z tego osocza będzie lek, bo mamy mnóstwo badań, które wskazują, że osocze nie działa, zostało zdyskontowane w cenie spółki. Dobra, udało się przebrnąć przez główne branże, więc dosłownie pokrótce pokażę jeszcze Państwu to, o czym rozmawialiśmy w zeszłym roku i także co, o czym będziemy rozmawiać w tym roku w związku z WIG20, MWIG40 i SWIG. Na SWIG zostawię już mało tematu, więc główne tematy oczywiście w indeksie blue chipów i średnich spółek. Zacznijmy od KGHM-u. Pamiętam, gdy KGHM ustanawiał maksima w okolicach 230 zł, mówiłem, że być może 250 na horyzoncie, bardzo nieczytelny układ na KGHM-ie techniczny, można było wyróżnić. Mówiłem, że albo będziemy mieli jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę i piątkę, bądź tą formację trójkąta. Fatalnie to wyglądało w długim terminie. Natomiast oczywiście tutaj wszystko wiązało się z miedzią, która do tej pory jest bardzo, bardzo silna. Natomiast po zrealizowaniu tego ruchu wzrostowego i osiągnięciu 230 zł, KGHM zbudował impuls spadkowy. Po impulsie falę drugą i pamiętam, że w tym momencie pokazałem Państwu opcję linii szyi i formacji RGR. Ta formacja nam pękła, zostało to zrealizowane i tutaj do tej pory zastanawiam się, czy mamy do czynienia z klinem wprowadzającym, ja tą jakby opcję wybieram jako opcję główną, czy jest to sekwencja fal pierwszych i drugich i to była ta sekwencja alternatywna. Moim zdaniem KGHM ma jeszcze szansę raz jeszcze gdzieś wzrosnąć w okolice
170 zł zbudować falę drugą, natomiast po tym wzroście spodziewam się mocnej przeceny poniżej 100 zł. Miedź powinna w tym roku gwałtownie się przecenić. Oczywiście w długim terminie uważam, że to będzie opcja do kupna, więcej w drugim nagraniu. Natomiast ta przecena miedzi, która powinna mieć 25-30% w tym roku, ona gwałtownie ściągnie KGHM w dół. Niewykluczone, że jeśli dojdziemy do 170 zł, taka przecena miedzi powinna ściągnąć o połowę tą spółkę w dół, czyli ze 170 możemy wtedy gdzieś w stronę tych 85, szybko licząc, zmierzać. Więc ten rok będzie najprawdopodobniej dla spółki ciężki. Najprawdopodobniej będzie to bardzo ciężki rok również dla JSW. JSW zacząłem pokazywać tak regularnie dopiero pod koniec roku, gdy pokazywałem Państwu pewne zależności, co się działo z tą spółką z perspektywy tradingowej, gdy docieraliśmy do poziomu wykupienia na RSI powyżej 80, to mieliśmy tutaj kilka obserwacji. Natomiast skupiłem się na tych dwóch ostatnich i pokazałem Państwu w tym miejscu, zacząłem pokazywać Państwu sela na JSW, mówiąc o tym, że trzeba mieć ku przestrodze to, że możemy poprawić maksimum tak jak w lutym 2021 i zbudować dywergencję. Tak też się stało w przypadku JSW, a następnie z poziomu 60 zł tąpnęliśmy o połowę. No i na co warto zwrócić uwagę? To tąpnięcie to jest impuls, to jest pierwsza sprawa. Oczywiście teraz odreagowujemy. Ten impuls zbuduje nam formację RGR i tąpniemy zdecydowanie głębiej w tym roku. Zresztą bardzo podobny schemat mam dla Bogdanki. W przypadku Bogdanki także wybiliśmy się górą z formacji trójkąta. Tu także była dywergencja pomiędzy tymi szczytami i również powstał nam impuls. Również odreagujemy najprawdopodobniej i również Bogdanka powinna silnie tąpnąć, ale oczywiście będę trzymał rękę na spuście i pokażę Państwu najprawdopodobniej ten moment. W przypadku Eurocashu kontynuowaliśmy słabość. Mówiłem Państwu o tym, że Eurocash powinien się przecenić poniżej 11 zł, tu pokazywałem opcję formacji trójkąta, ale najprawdopodobniej to nie było to. Natomiast Eurocash jest wbrew pozorom blisko zakończenia tej tendencji spadkowej. Od swojego szczytu z roku 2013 mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i następnie prawdopodobnie budujemy klina kończącego. Potrzebuje jeszcze jednej przeceny do 9 zł i być może to będzie miejsce do kupna. Być może pojawi się pozytywna dywergencja i będzie to jakiś temat do odreagowania. Ja tu się nie spodziewam fajerwerków, ale pamiętajmy, jeżeli baza będzie niska, my możemy odbić nawet 100%. Na cenie tego nie widać, a dobry timing może tutaj zdziałać cuda, więc czekam na 9 zł na Eurocashu. Oczywiście miałem także problem z Dino w zeszłym roku, bo próbowałem znaleźć moment na jakąś przecenę, natomiast w przypadku Dino cały czas konsekwentnie parliśmy naprzód. No i na chwilę obecną mamy taki schemat główny, który jest, że po tej trójfalowej przecenie nastąpiło trójfalowe odreagowanie, więc według mnie Dino dalej na północ po zakończeniu tej formacji trójkąta, kolejna sekwencja do góry. Natomiast nie podoba mi się z technicznego rozgrywania tej spółki, mówiąc trochę brzydko, nie słucha się Dino albo inaczej. Nie jestem w stanie dokładnie przewidzieć tego, co Dino robi. Wielokrotnie w zeszłym roku na tej spółce się sparzyłem, więc będę czekał na jakiś silniejszy sygnał przesilenia, aby ewentualnie myśleć o powrocie do tendencji spadkowej, czy rozpoczęciu w ogóle tendencji spadkowej. W zeszłym roku każdy ten sygnał spadkowy był odwracany. I tutaj konsekwentnie później pokazywałem Państwu już wariant tylko na północ. Natomiast wydaje mi się, że jesteśmy już blisko zakończenia tej długookresowej tendencji wzrostowej. Mam najprawdopodobniej jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę. No i to jest ostatnia część piątki. No i oczywiście po tych wzrostach, które mają charakter hiperboli, tak jak złączymy jedynkę z trójką, mamy oczywiście górny zakres osiągnięty tej hiperboli, a możemy się liczyć z jakąś silniejszą przeceną na tym walorze. Proszę zobaczyć, jeszcze 50% długość fali wydłużonej piątki zostało zrealizowane, ale poczekajmy na jakiś klarowniejszy sygnał. Jeśli chodzi o LPEP, na początku roku wydawało mi się, że zrealizuje on inny układ falowy, natomiast po przebijaniu szczytu, zwłaszcza po tym ruchu korekcyjnym, pokazywałem Państwu świetne miejsce do kupna LPP-u z opcją ustanowienia nowych maksimów i dojściu do 18 tysięcy złotych. No i to ten temat rozegrał się bardzo szybko. To praktycznie w grudniu rozegraliśmy te 7 tysięcy upside'u, ten wystrzał 60%. Natomiast mamy 5 fal za nami, jest dywergencja i dla mnie to jest tyle.
Być może jeszcze trochę podejdziemy do góry, nadbijemy te poziomy, natomiast Elbert na tych poziomach powinno się cashować, bo powinna przyjść korekta. Ok, schodzimy niżej. MWIG. Co ciekawego mogę Państwu pokazać na MWIG-u? Pokażę Państwu Amigę. W przypadku Amigi rozpatrywałem tutaj różne scenariusze, natomiast zrealizował się, pokazywałem Państwu scenariusz klina wprowadzającego, który się nie sprawdził. Zamiast tego mieliśmy formację trójkąta. Natomiast Amiga wygląda ciekawie teraz, w krótkim terminie, nieciekawie w długim terminie. Nieciekawie w długim, bo mamy WXY, czyli będziemy schodzić prawdopodobnie nisko na Amigę, gdzieś do 60 zł. Natomiast na razie mamy zbudowanych 5 fal spadkowych. Jest pozytywna dywergencja, być może odreagujemy w stronę 150, ale to jest najprawdopodobniej koniec fali, a w trójfalowej sekwencji spadkowej, która zmierza na 60 zł. Pokazywałem Państwu benefit, a dokładnie ten układ na beneficie, tą formację trójkąta próbowaliśmy rozgrywać przez długi czas, no tak naprawdę jesteśmy cały czas w świetnym miejscu do finalizacji tego trójkąta, no i to jest też świetny, prosty trade, taki dla początkujących, bo formacja trójkąta zostanie zanegowana wraz z przybiciem dołka fali C, czyli 516 zł, okolice 516 zł, czyli teoretycznie można tutaj ryzykować niecałe 150 zł, a potencjał wzrostów to jest drugie tyle, to jest 650, tak? Czyli mamy jakiś trade szybko licząc to jest 4 do 1 czy 5 do 1, gdybyśmy bardziej precyzyjnie pewnie to policzyli, więc bardzo ciekawy układ. Zostanie oczywiście na bierze potwierdzenia, gdy będziemy przebijać pewnie te okolice 900-1000 zł, tą strefę oporu, natomiast na razie cały czas wygląda dobrze, po prostu do kupna. Pokazywałem Państwu w zeszłym roku również FAMUR, mówiąc o tym, że jest to mój ulubiony układ techniczny. Pokazywałem Państwu dokładnie te momenty wejścia. No i w przypadku FAMUR-u udało się zrealizować te plus 60%, natomiast końcówka roku była zdecydowanie gorsza. No i zwłaszcza po tym silniejszym cofnięciu, przypominają sobie Państwo pewnie to, co teraz mówiłem o trakcji, czyli po najściu na szczyt fali, potencjalnej fali pierwszej, a tutaj już było dość mocno przesądzone, że to nie będzie fala pierwsza. Powstał nam impuls i zmieniłem układ. Mówiłem o tym, że trzeba poczekać na odreagowanie na 61,8, czyli na 3,30, przepraszam, 3,20 i to będzie miejsce do pożegnania się z FAMUR-em. Zamiast 3,20 jest 3,30, natomiast ten impuls nic dobrego nie wróży i FAMUR mógł zakończyć korektę ABC i może wracać do tendencji spadkowej 1, 2 i przynajmniej poniżej 2 zł, a tak naprawdę otwiera się droga zdecydowanie niżej. Pokazywałem Państwu w zeszłym roku Intercarsa i Autopartner, wiele formacji trójkąta, konsekwentnie naprzód, natomiast na co warto zwrócić uwagę, zarówno Intercars, jak i Autopartner wybiły się górą z formacji trójkąta, jeden i drugi walor. Autopartner oczywiście w SWIG-u, to też mamy falę pierwszą, drugą. Te formacje trójkąta różnie tutaj przerysowywałem, był clean kończący, natomiast finalnie pod koniec roku po raz kolejny pokazałem Państwu formację trójkąta z potencjałem kilkunastu procent do góry do 15 zł. No i to jest bardzo ważne miejsce. Zarówno jeden, jak i drugi podmiot, czyli cała branża, zbudowała tych 5 fal wzrostowych. No i teraz tak, jeśli skorygujemy się poniżej dołka fali czwartej, a tak naprawdę dołek fali A jest tutaj kluczowy, no to w przypadku jednej i drugiej spółki może nam powstać coś takiego nieciekawego, jak potężna formacja RGR. To jest oczywiście opcja, natomiast tej opcji trzeba się spodziewać na jednym i drugim walorze i niewykluczone, że tego sukcesu już te spółki w tym roku nie powtórzą. Być może oczywiście najpierw zobaczymy mniejsze zejście i kontynuację ruchu i to jest to, co Państwu mówiłem, gdy omawialiśmy formację trójkąta i wyjście górą z formacji trójkąta. I wtedy mówiłem o tym, że mamy takie możliwości, że albo budujemy całą falę piątą, to mówiłem w przypadku MWIG-u, albo mamy falę pierwszą, drugą, potem trzecią, już gwoli ścisłości zaznaczmy to do końca, czwartą i piątą. I wtedy powstaje nam 5 fal wzrostowych budującą piątkę. To są dwa tematy na Autopartner. Ja będę czekał oczywiście do wsparcia, no i zobaczymy, jaką sekwencją falową zejdziemy do wsparcia. Jeśli zejdziemy ruchem trójfalowym, to będzie to wtedy opcja do kupna, którą będę Państwu pokazywał. Kolejna spółka, MWIG-u, wróćmy do MWIG-u, do stal eksportu zaraz dojdziemy. Pokażmy Kęty. Kęty wyglądają niezwykle interesująco z tego względu, że powstał nam impuls spadkowy, czyli sygnał sprzedażowy. Dodatkowo skorygowaliśmy się do typowego miejsca, gdzie korekta powinna się skończyć i mamy formację RGR. W przypadku grupy Kęty pokazywałem Państwu ten układ, czyli wydłużoną falę piątą,
i dodatkowo, przepraszam, wydłużoną falę piątą, wydłużoną podfalę piątą i dodatkowo klin kończący w ramach tych fal. Te wszystkie trzy parametry wskazują na przecenę do 280 zł. Mamy teraz impuls spadkowy, formacja RGR, jest to po prostu sygnał sprzedaży. No i wydaje mi się, że w tym roku grupa Kęty może dość kiepsko się spisywać. Rozgrywaliśmy w zeszłym roku również PKP Cargo, tej formacji trójkąta pokazywałem wyjście górą w pierwszej połowie roku, natomiast ciekawie wygląda obecnie PKP Cargo. Mieliśmy tutaj taką potężną formację RGR, mieliśmy lewe ramię, głowę, prawe ramię, linię szyi, która została przełamana, natomiast na chwilę obecną PKP Cargo zbudowało nam 5 fal spadkowych. Mamy pozytywną dywergencję, czas na odreagowanie w stronę 18 zł, a potem na historyczny minima. Tak w skrócie długoterminowy scenariusz falowy na PKP Cargo. Pokazywałem Bogdankę, pokażę Państwu Amrest. W przypadku Amrestu fala A. Następnie na początku szukałem tutaj fali pierwszej, drugiej, a potem pod fali 1-2. Natomiast mamy za głębokie zejście, trzeba było przerysować ten układ falowy. Dalej spodziewam się kontynuacji wzrostu, być może już nie na historyczne maksima. Mamy falę A i prawdopodobnie budujemy formację trójkąta w ramach fali B i następnie powinniśmy co najmniej falę A poprawić. Więc jest to układ wzrostowy, problem może z historycznymi maksimami być. W przypadku Pepco cały czas mi się wydaje, że finalizujemy ten ruch korekcyjny po formacji impulsu wzrostowego 1, 2, 3, 4, 5. Ten impuls Państwu pokazywałem. Mam tutaj dość przebrzydki ruch korekcyjny z opcją na nowe maksima, ale ze względu na to, że ten ruch jest przebrzydki, a na razie nie widzę jakiegoś klarownego impulsu i sekwencji odwrotowej, więc przyglądać się będę tylko Pepco, gdy zauważę ten schemat, to oczywiście pokaże się to w atrakcji dnia. Dochodzimy już do samego końca, ostatnie 3 minuty długiego webinaru. Natomiast mam nadzieję, że nasycą się Państwo tym webinarem na początek roku. Przechodzimy do najmniejszych spółek, czyli do SWIG-u i zaczniemy oczywiście od Agory, bo Agora przynajmniej na początku ubiegłego roku była gdzieś w spektrum moich zainteresowań. Po tym trójfalowym odreagowaniu opuściłem tą spółkę i nie pokazywałem Państwu za dużo schematów, natomiast pojawił się kolejny trójfalowy ruch spadkowy. Pokazywałem Państwu możliwość odreagowania, bo mieliśmy pozytywną, nie, tego nie pokazałem, to miałem Państwu pokazać, bo była pozytywna dywergencja, natomiast ten ruch od początku roku się pojawił, więc został już praktycznie zrealizowany. No i tutaj jest taki problem jak na trakcji. Mamy trzy fale do góry, trzy fale w dół, trzy fale do góry, czyli hipoteza, że budujemy większego korekcyjnego trójkąta i następnie poprawimy historyczne minima na Agorze. Tak by na szybko można przedstawić analizę. Ciekawie wygląda Stal Eksport i to jest spółka, na którą będę czekał. Pokazywałem Państwu tego klina wprowadzającego fala pierwsza. No i następnie czekam na sfinalizowanie tej korekty płaskiej, gdy dojdziemy na 3,40 i będzie to piękna dywergencja, wsparcie i opcja wzrostów na 4,20. Więc to jest jeden z tematów moich zainteresowań. No i na pewno trzeba sporo powiedzieć o ASBISie. Moim zdaniem ASBIS to jest taka polska trochę Tesla pod względem zachowania cen. Absolutnie nie porównuję względem tych spółek. Natomiast to niesamowita bańka inwestycyjna, jeśli chodzi o zachowanie inwestorów. Mam tutaj mnogość spadających gwiazd czy formacji świecowych, niepokojących formacji świecowych. Przejdźmy z powrotem do logarytmu. I na wykresie dziennym proszę zobaczyć, po zakończeniu formacji trójkąta wybiliśmy się z górą, zbudowany szczyt piątki i mamy cofnięcie w postaci klina wprowadzającego. Mamy formację RGR, teraz mamy pozytywną dywergencję. O dziwo, z tych poziomów powinniśmy odbijać nawet gdzieś do 27 zł, może niżej, 25-27. Jest szansa na odbicie rzędu powyżej 20%. Natomiast po tym odbiciu powinien przyjść silny ruch spadkowy. No i biorąc skalę wydłużeń fali piątek, możemy zmierzać w stronę przynajmniej 6 zł, nawet jeśli nie gdzieś w stronę powiedzmy 3,20, więc uważam, że ASBIS będzie czekać bardzo negatywny scenariusz na ten rok. Początek pozytywny, spekulacyjny, a potem może rozgrywać się techniczny dramat. Chyba tym akcentem na dzisiaj skończymy, bo większość z pozostałych spółek to są raczej spółki, gdzie są jakieś tematy spekulacyjne, krótkoterminowe, nic w dłuższym
w dłuższej perspektywie, nic ciekawego w dłuższej perspektywie nie mam do pokazania, jeśli tak patrzę na tą listę spółek, więc tym schematem na SBIS-ie możemy na dzisiaj zakończyć. No mam nadzieję, że udało mi się Państwu pokazać to, co w zeszłym roku się działo, czego spodziewam się w tym roku. No i również przypominam tylko, że od tego roku więcej tych tematów na polskim rynku będzie się pojawiać, jeśli chodzi o tematy na rynek zagraniczny, bo te tematy będą pojawiać się rzadziej. Będę starał się dla Państwa cały czas przygotowywać raporty surowcowe, być może w tym tygodniu jakieś się pojawią, i wybiórczo spółki zagraniczne, bo nie jestem po prostu w stanie utrzymać tej ilości researchu, który do tej pory dla Państwa prowadzę, zwłaszcza, że research dla rynku polskiego mam obecnie od mniej więcej połowy ubiegłego roku zintensyfikowany, więc pomimo tego, czego spodziewam się na rynku w 2022 roku, sporo tematów zawsze spekulacyjnych do gry się znajdzie. Nawet jeżeli rynek zaczyna mocno spadać, to po falach czwartych, które najczęściej są trójkątami, pojawiają się pozytywne dywergencje i tematy do odreagowania. Więc mam nadzieję, że w tym roku, tak jak i w poprzednim, licznie Państwo będą razem ze mną uczestniczyć w tych wydarzeniach na rynku, będą śledzić Państwo webinary, które tradycyjnie będą publikowane w poniedziałki, zarówno tydzień na GPW, jak i tydzień na giełdach zagranicznych. No i spodziewam się co najmniej tych dwóch atrakcji dnia dziennie. Przypominam tylko, że tematy, które pokazuję Państwu w atrakcjach dnia na buy, czy obecnie zgodnie z nowymi zaleceniami na outperform, są pokazywane zgodnie z tym, z tymi fundamentalnymi rekomendacjami wydawanymi przez kolegów z mojego zespołu, więc oficjalnie przypominam, teraz już nie posługujemy się terminami buy sell, tylko outperform i underperform jako nowymi wytycznymi, czyli przeważaj czy nie przeważaj, czy nie doszacuj, chyba tak należałoby to na język polski tłumaczyć. Na koniec życzę Państwu udanych inwestycji w tym roku, no i słyszymy się na drugim webinarze. Mam nadzieję, że udało się Państwu wytrwać do końca, choć pewnie była to nie lada sztuka, ale obiecuję, że kolejne webinary będą trwały połowę z tego. Będę się starał nagrywać webinary 30-40 minutowe, choć mam świadomość, że najprawdopodobniej utrzymując ten schemat, który prowadzę od wielu miesięcy dla Państwa, po prostu pewnie przeklikują Państwo sobie webinar do tych tematów, które Państwa interesuje. Stąd specjalnie nie skracam tych nagrań, bo sam też tak robię, odsłuchując innych inspirujących dla mnie nagrań, że po prostu odsłuchuję to, co jest dla mnie wartościowe, a niekoniecznie cały materiał. Dobrze, to już koniec. Słyszymy się za tydzień i zapraszam jak zwykle do drugiego webinaru, czyli do tygodnia na GPW, gdzie pokażę Państwu jeszcze całe makroekonomiczne otoczenie, czy sentymentalne otoczenie na ten rok w takiej formie drobnej prezentacji. Do usłyszenia.